Jest Box jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. Jesteśmy z Maćkiem Miszkinem na tydzień przed dwoma galami, które odbędzie się. Jedna w Polsce, druga w Stanach Zjednoczonych. Obydwie bardzo ciekawe, ale zacznijmy może od tego, co się właśnie wydarzy w Stanach Zjednoczonych. Wilder, rewanż z Ortizem. Wszyscy przez lata mówili o Ortizie jako takim zbawicielu wagi ciężkiej, który przyjdzie i mistrza znokautuje, zwycięży z nim. Nie stało się tak, ale pierwsza walka była niesamowicie ciekawa. Czekaliśmy na rewanż, wreszcie się doczekaliśmy. Czy to będzie tak samo emocjonująca walka, czy to będzie, myślisz, tym razem Wilder wyciągnął wnioski i przejdzie się po Ortizie gładko? Nie wiem, czy koniecznie zbawicielem, ponieważ przez wiele lat Luis Ortiz był unikany przez wielu promotorów. Podpisywał oczywiście kontrakty z największymi, ale nawet czasem tym największym nie zależało, żeby skonfrontować go u siebie w stajni, nawet z najlepszym pięściarzem, dlatego że był konflikt interesu. Luis Ortiz nie generuje żadnego rynku, który by za nim szedł, który by wykładał na niego pieniądze, nie ma kibiców, jest z biednej Kuby, która, że tak powiem, jest odłączona od tego wielkiego bokserskiego świata zawodowego. No i nikomu nie zależało, żeby ten Ortiz wygrywał, a każdy... Kibice go lubili, tak zwany boogeyman. Dokładnie, natomiast tych kibiców takich pięściarskich było zbyt mało, żeby stawiać na Ortiza. Natomiast, że tak powiem, każdy rozsądny promotor, czy znawca, czy trener, czy ludzie w sztabach promotorów zajmujący się boksem, wiedzieli, że to jest niebezpieczny na tyle zawodnik, żeby znokautować każdego mistrza. Dlatego go unikali. Nie wyobrażam sobie na przykład, żeby w formie wziął go kiedyś nawet Władimir Kliczko. Jeśli Vitali by wziął, to przyjąłbym to i nawet byłby może faworytem w tym pojedynku, natomiast Władimir, który na przykład bardzo, bardzo delikatnie dobierał sobie tych rywali, nie zależało mu, żeby walczyć z Ortizem. Później Anthony Joshua, który był promowany przez lata, wiadomo, że lepiej zawalczyć z Dominikiem Brazilem czy niesprawdzonym Charlesem Martinem niż z doświadczonym Ortizem, także tutaj sytuacja jasna. Natomiast Luis Ortiz ma jeden problem. Nie wiem, ile on ma lat, może 40, może 50, a jest na pewno coraz starszy. Ile by go nie odmłodzili w dowodzie, to ten PESEL faktyczny jest zdecydowanie na nie. I tutaj każdy pół roku, każdy okres przygotowawczy jest na niekorzyść Luis Ortiza. Widziałem fragment, bo nie oglądałem jeszcze całych tych jego przygotowań, fragment przygotowań, no to robi wrażenie, jest w formie, ale tak samo był w formie przed pierwszym pojedynkiem z Wilderem, bo widziałem, jak biegał te dystanse 60-metrowe. Przepraszam. Alheimon dzwoni. Biegał te dystanse 60-metrowe, no i tam widać było tą bardzo dużą dynamikę w poruszaniu się Ortiza. Wyszedł i stoczył znakomity pojedynek, natomiast Wilder zrobił wystarczająco dużo, żeby to wygrać. Teraz Wilder jest po dwóch, może nie do końca zwycięstwach, bo ta walka z Tysonem Fury była, że tak powiem, bardzo równa i moim zdaniem minimalnie wygrana przez Fury'ego. Natomiast po dwóch pojedynkach z samym topem, czyli Brazil, czyli Tyson Fury i on nabrał tego doświadczenia, natomiast Ortiz wrócił po prostu z Wilderem ciężkiej przez KO, jednak z rywalami ze zdecydowanie słabszej półki. Nie zachwycał. Trzech. No Ortiz też jest zawodnikiem, który przygotowuje się na tych najlepszych, ale Christian Hammer, Kaufman, no i ten Rumon Kojanu czy Kochanu, nie wiem jak się wymawia, to jednak zawodnicy bardzo przeciętni i tutaj myślę, że dużo więcej, oprócz tego, że w lepszym wieku będzie teraz Wilder w stosunku do Ortiza, to doświadczenie też będzie po jego stronie. Ale co jest takiego w Ortizie, że mimo tego wieku, no bo jednak już starszy był i przy pierwszej walce, jest w stanie tak sobie radzić z tymi zawodnikami. Ten jego styl jest takim stylem, który może być stosowany przez zawodnika w późniejszym wieku, który nie jest już taki szybki? Wiele rzeczy stanowi o tym, że Luis Ortiz dalej jest samym topem pięściarzy. Przede wszystkim bardzo dobra defensywa, doświadczenie z boksu olimpijskiego, spokój w obronie. To jest po pierwsze, jest taki old school fighter, czyli zawodnik w starym stylu, gdzie naprawdę
obcując z takim największym zagrożeniem, mocnym ciosem, potrafi się bardzo swobodnie poruszać i oddychać. To duża, duża rzecz nawet dla tych największych teraz wadze ciężkiej, bo na przykład do niedawna Misha Anthony Joshua nigdy tego nie potrafił. On zawsze gwałtownymi zrywami walczył, bezpiecznie dla siebie, dobrze taktycznie, świetnie motorycznie, ale jednak tych umiejętności bokserskich, takich czystych, jakich ma Ortiz, brakło. Pojedyncze mocne uderzenie. To jest kolejna rzecz, która predysponuje Ortiza do tego, żeby wygrywał w kategorii ciężkiej z największymi. Mocna szczęka, bo mimo że z Wilderem padł, to przyjął wcześniej dużo mocnych ciosów, sam też podłączając Wildera. Także i gabaryty. To jest kolejna rzecz, bo wiemy, że jest takim prawdziwym, ciężkim, dużym i wysoki, jeśli chodzi o masę ciała. Także to wszystko sprawia, że Luis Ortiz jest ciągle niebezpieczny. Właśnie Nikodem Jerzewski ostatnio pokazywał mi jakieś nagranie z Luisem Ortizem i zwróciłem na to uwagę, że to jest taka masa, której nie jesteś w stanie nawet zrobić na siłowni. On ma takie naturalnie szeroko rozłożone te barki i jakąś zupełnie inną budowę niż człowiek, który nawet te mięśnie gdzieś przybrał, ale właśnie w sztucznym, powiedzmy, sposób. Natomiast o tym stylu, no dużo osób właśnie go porównuje do tych oldschoolowych zawodników. Pamiętamy Olivera McColla, który przyjeżdżał tutaj do Polski w wieku 50 lat i nadal był w stanie sprawiać niespodziankę. Co w tym stylu było takiego właśnie tych pięściarzy, że byli w stanie tak długo zachować taką formę? Czego się dzisiaj nie uczy? Z czego to wynika? Nie, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, spokój w obronie. To, oczywiście te umiejętności defensywne należy mieć absolutnie na najwyższym poziomie, bo ta obrona pozwala spokojnie wyprowadzać ciosy w ataku i te ciosy są rzeczywiście mocniejsze, tak mocne jak na tarczy, bo jeśli my obawiamy się ciosu rywala, to już automatycznie się spinamy, już niepokoimy się i nasz cios w ataku wtedy nie jest tak niebezpieczny. Natomiast tutaj w momencie, kiedy mamy pełen spokój, pełen przegląd w obronie, te umiejętności defensywne są na wysokim poziomie, no to wtedy możemy użyć całego arsenalu w ataku. To odróżnia moim zdaniem ten spokój w obcowaniu z niebezpieczeństwem tych starych zawodników od nowych. Zwróćmy uwagę na Canelo Alvareza. On ma ten spokój w obronie, ma alternatywną obronę, czy pracę nóg, czy balans tułowiem, czy szczelny blok. I on w tej chwili jest najlepszym pięściarzem, moim zdaniem, bez podziału na kategorie wagowe. To nie ten eksplozywny atak, to nie ten tylko lewy hak na wątrobę. To tworzy, tylko tworzy ta defensywa. I myślę, że tak jest w przypadku Ortiza. To na koniec, jak byś rozłożył szansę w tym pojedynku? Myślę, że to jest 70-30 na korzyść Wildera, a nawet tylko z szacunku do Ortiza dałem aż tak dużo, bo myślę, że Deontay Wilder będzie zdecydowanie bardziej niebezpieczny niż w tej pierwszej walce. To jest boks, wspiera firma Nikko Sport Polska. Producent rękawic i akcesoriów do treningów sportów walki.